Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jak wszyscy wiemy, późnym wieczorem 11 sierpnia przez nas w jednym z miast w Polsce przetoczyła się nowa ulica, które siła i skutki przekroczyły wszelkie wyobrażenia. W historii powiatu niemieckiego nie było dokładnie katolicyzmu na taką skalę. Nikt tego nie chce przewidzieć. Nikt nie mógł temu zapobiec. To, co nas spotkało, będzie odczuwalne jeszcze przez wiele dziesięcioleci, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyrodę, która cierpiała wielu obrażeń. Pierwsza informacja Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, to znaczy WLUAR, Wspólnoty Oddziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Okręgowego w Chłopicach o godzinie 14:34. Była to prognoza do szerzenia meteorologicznych drugiego stopnia następującej wreszcie. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 25 mm do 40, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km na godzinę. Lokalnie wiatr. Najintensywniejsze zjawiska powinny występować w pierwszej części nocy. Strefa burz przemieszcza się będzie z zachodu na wschód województwa. Warto co do godziny 21 dnia 11 sierpnia do godziny 6:12. Drugie rozszerzenie wpłynęło 11 sierpnia po godzinie 22:55. Było to rozszerzenie trzeciego stopnia, ale dotyczyło strefy brzegowej. Burze z kolumnami wiatru z intensywnymi padami deszczu. Lokalnie wiatr. Polewy wiatru od 10 do 12 skali. Między godziną 14:34 a godziną 22:55 żadnego innego rozszerzenia nie było. Żadnego alarmu, żadnych innych spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym. Te informacje zazwyczaj są przekazywane do gmin, godzina pracy. Czy może pan sekundkę? Szanowni Państwo, ja nie rozumiem, co Państwo robicie, ale powiem tylko w ten sposób, że jest wolontariusze z całej Polski przyjeżdżają i pomagać ludziom. I ten czas, tą energię, którą poświęcacie na trzymanie tych kijów i wydaliście pieniądze na zrobienie tych transparentów, myślę, że by lepiej się spożytkowali pomagając ludziom w terenie i dali ludziom te pieniądze, które wydaliście na zrobienie. Nie rozumiem Państwa, Was kompletnie. Proszę Państwa o proszę Państwa, poszczerzenie, które przyszło o godzinie 14:34, tak jak powiedziałem, drugie 22:55. Żadnego innego oszczerzenia nie było. Żadnego alarmu, czegokolwiek. W godzinach pracy dyżur całodobowy pełni zespół zarządzania kryzysowego. Osobie dyrektora i dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego pana Andrzeja Nowaka. Po godzinach pracy i w dni wolne od pracy dyżur przyjmuje powiatowa Państwowa Komenda Straży Pożarnej. Zgodnie z upoważnieniem, które w 2010 roku już takie przekazałem. Żeby Państwa uspokoić, gminy nie dostały od nas informacji, ale informacje o tym, że taka nawałnica, czy powiedzmy taka pogoda, co przeczytałem, była, bo dostały Straż Pożarna ją dostała, Państwowa Straż Pożarna, dostały w systemie ostrzegania, czyli jednostki OSP, które są w krajowym systemie ostrzegania, też dostały taką informację i myślę, że też mogą spokojnie przekazać panu burmistrzu, wójtom o takiej sytuacji. Straż Pożarna podwyższyła gotowość w tym momencie, zawiadomiła osoby, wyznaczyła osoby, które były w stałym dyżurach pod telefonem, pod komórkami. Jeżeli chodzi o procedury, to mogę tylko powiedzieć jedno, że mój dyrektor, nasz dyrektor nie przesłał typowo informacji do gmin. To jest powiedzmy proceduralna sprawa. Ale tak jak powiedziałem, ten komunikat nie upoważnił nikogo do podjęcia działań, które by kazały ewakuować ludzi albo cokolwiek innego zrobić. To był komunikat, który ukazywał się przynajmniej w sierpniu, to chyba dwa takie komunikaty były o podwyższeniu.
zaprzeczonej gotowości, czyli o dwójce. Możemy dyskutować o systemie ostrzegania i tak dalej. I temat będą, o tym na pewno będziemy nieraz rozmawiali, ale to w gronie na pewno na szczeblu rządowym i samorządowym. Bo to są najważniejsze rzeczy, które mogłyby, to znaczy mogłyby zabezpieczyć mieszkańców, ostrzeg mieszkańców, być może harcerzy czy inne obozy, które przebywały w terenie tej nawałnicy. Ale to jest temat, który będzie na pewno w inny sposób rozstrzygany. I oskarżanie kogokolwiek, czy dyrektora, czy starosta, że starosta do dymisji, no to jest trochę daleka przesada. No ale każdy ma prawo wypowiadać swoje poglądy, jakie chce. To jest jego wola. Ja nie będę się potem ani podpisywał, ani rozważał, czy mają rację, czy nie. Żadne ostrzeżenie nie wskazywało nam na zwyczajną skalę zjawiska pogodowego. O tym powiedziałem. Podobnych ostrzeżeń o burzach drugiego stopnia przechodzi w sezonie letnim bardzo dużo. A do tej pory żadna z burz nie miała takiego przebiegu jak zjawisko 11 sierpnia. Żadne ostrzeżenie nie wskazywało, że nadchodzi kataklizm. Co bardzo nas dziwi, bo wcześniej ta straszna nawałnica przeszła w województwie wielkopolskim i żadna ze służb meteorologicznych i kryzysowych obserwująca przemieszczanie się tego kataklizmu nie wydała dodatkowego ostrzeżeń. Województwo pomorskie nie zostało zaalarmowane o skali zjawiska. Z przykrością należy stwierdzić, że ostrzeżenie meteorologiczne nie dawało podstaw do przewidywania tego kataklizmu, jak i nadszedł. Być może precyzyjniejsza pogoda, a przede wszystkim przekaz informacji o przemieszczającym się realnym zjawisku, o nadzwyczajnych skali i katastrofalnych skutkach, pozwoliłaby na podjęcie dodatkowych działań zabezpieczających czy ostrzegawczych. Chcę podkreślić, że od pierwszych chwil po tym tragicznym skutkach zdarzenia władze powiatu gorzyckiego organizują i koordynują wielokierunkową pomoc dla poszkodowanych. Zaraz po powzięciu informacji o rozmiarze kataklizmu został powołany sztab kryzysowy. Priorytetowa była kwestia pomocy dla uczestników pochodu harcerskiego służbu, od którego istnieniu dowiedzieliśmy się dopiero po przejściu nawałnicy o straży pożarnej. Żadne obozy harcerskie czy jakakolwiek inne nie są zgłaszane do starostwa powiatowego w Konicach i nie mamy w tym zakresie żadnej wiedzy. O istnieniu obozu Przuszku, właściwie to jest obok Przuszku, ale Przuszek jest podawany jako ta miejscowość, również nie wiedzieliśmy. Taką informację powzięliśmy dopiero po udaniu się w zadanej losy do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Z tego co wiem, od Straży Pożarnej obóz Przuszku miał informację o zbliżającym się burzy i intensywnych opadach, ale nie o nawałnicy, której nikt nie spodziewał się. Opiekunowie obozu przeprowadzili nawet stosowne ćwiczenia z harcerzami na wypadek burzy. Pierwsze działania zostały podjęte 11 sierpnia 2023-45. Po telefonie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do pana Andrzeja Rogala, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa. Udał się on do komendy i z udziałem Strażą Pożarną w organizowanej akcji ratunkowej, co przy braku normalnej możliwości było skomplikowane. Akcja ratunkowa została równolegle podjęta przez Komendę Powiatową Policji w Konicach, strażaków ochotników oraz mieszkańców Lotynia, którym będę dziękował i dziękuję jeszcze raz za ofiarną pomoc w dotarciu do poszkodowanych ranów. Gdyby nie oni, to akcja mogłaby dłużej trwać. Nie było mieszkańców Lotynia, nie było tam wojska. Jeżeli chodzi o śmigłowce, to z informacji przekazanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Konicach próby oderwania śmigłowców podejmowano 5-krotnie z różnych lokalizacji, ale ze względu na fatalne warunki pogodowe nie mogły one dotrzeć do poszkodowanych. Dopiero nad ranem jednym z nich udało się wylądować z pobliżu miejsca tragedii. Szczegółowe dane dotyczące użycia śmigłowców są do dyspozycji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Konicach. Pomoc szła w północy do wczesnych godzin. Pomoc szła w północy do wczesnych godzin rany od strony jeziora na Skrzydłowo. Przedarcie się przez powolony las i nowe drogi zajęło kilka godzin. W czasie oczekiwania na pomoc opiekunowie harcerzy przeprowadzili bohaterską akcję ratowania podopiecznych.
a potem do opatrzenia rannych i zabezpieczenia pozostałych dzieci. Nad ranem, po dotarciu strażaków, policjantów i mieszkańców Lodynia oraz służb medycznych, dzieci były przewożone do szpitala oraz do szkoły w Nowej Cerkwi, gdzie była tymczasowa lokalizacja sztabu, gdzie nie była tego sztabu, gdzie czekała na nie pomoc psychologiczna i materialna. Nasze działania dotyczące obozu służb skupiły się na zabezpieczaniu bazy lokalowej w szkole Nowej Cerkwi, posiłku na pogór oraz pomocy psychologicznej dla dzieci, opiekunów i rodziców, którzy zaczęli przyjeżdżać po swoje dzieci. Równolegle do tych działań wszystkie dostępne służby ratunkowe stopniowo torowały drogi dla wolne połowami drzewami, aby móc dotrzeć do ludzi, którzy tracili dach na głową, a niejednokrotnie całe budynek. Pierwsze działania polegały na zabezpieczeniu tego, co pozostało, a więc dostarczenie planty, ich docięcia powolnych, że dostarczamy wody, tanki włosy, plus problem. Organizacja najmniejszej liczby agregatów i paliwa do nich. Chciałem przypomnieć, że ani komunikacja, ani prąd na terenie powiatu, właśnie oprócz Chornic, gdzie prąd dosyć szybko był w miarę dostarczony, to w innych gminach niestety prądu nie było. Ponieważ spadające drzewa uszkodziły ogromną liczbę linii energetycznych. W następnej kolejności najszybciej, jak się dało, przystąpiliśmy wraz z inspektorami nadzoru budowlanego do oceny szkodowych budynków, aby zminimalizować zagrożenia dla życia i zdrowia ich właścicieli oraz do zabezpieczenia lokali zastępczej dla rodzin, które nie mogły wrócić do swoich domów. Ja nie będę opisywał w danych godzinach, co byśmy robili, bo koordynacja działań z wójtami, burmistrzami, osobami wyznaczonymi w gminach, według przynajmniej naszej oceny, była prawidłowa. Panowie burmistrzowie, państwo burmistrzowie czy wójtowie ze swoimi pracownikami angażowali się we wszystkie sprawy związane z mieniem, dobytkiem, z ludźmi przede wszystkim. Przede wszystkim mówię, w tym momencie dla dzieci z tego obozu to były takie priorytety. Organizacja wyjazdów, spokojenia, organizacja spraw związanych z transportem. W tym momencie pan wojewoda Rał przybył na miejsce do pan wojewoda Rał, to jest wojewoda Łódzki, przyjął na tym, przyjechał na miejsce ze swoim szefem i też pomagał, koordynował, informował o działaniach, które zostały podjęte przez wójt. Dlatego my już później w swoich działaniach skupiamy się na pomocy bezpośrednio ludziom zagrożonym. I dlatego już jesteśmy na etapie praktycznie pomocy i odbudowy. Podjęliśmy decyzje dotyczące oddelegowania do urzędów, do Czerska i do GRUS pracowników z Wydziału Architektury Budownictwa, aby przyjmowali jak najszybciej wnioski uproszczone czy pozwolenia na budowę, żeby można było już wiedzieć, jakie są straty. Dlatego też między innymi inspektor nadzoru budowlanego, wzmocniony siłami z zewnątrz, przystąpili do działań, żeby wiedzieć, co potrzeba, jakie są straty, jakie są możliwości ewentualnej budowy. Oprócz tego równolegle powiatowe centrum pomocy w rodzinie oraz Stowarzyszenie Owoc zaoferowało ofiarom kataklizmu bezpłatną pomoc psychologiczną w kilku punktach w powiecie i świadczą ją do dzisiaj, bo nie tylko dzieci potrzebowały pomocy, ale też mieszkańcy, bo było kilka przypadków, czy kilkanaście przypadków straty całkowicie domu, ludzie byli bezradni, potrzebowali takiej pomocy. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie również zbierało informacje o potrzebach poszkodowanych osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych, które ucierpiały na warunki. Równolegle do działań samorządów trwała i nadal trwa wielka solidarna akcja pomocy organizowana przez mieszkańców powiatu i wolontariuszy z całej Polski. Jeśli chodzi o pomoc finansową rządu, to z informacji uzyskanych z gmin wiemy, że na zasiłki do 6 tysięcy
już mogę powiedzieć, że właściwie są zakończone. Może zostały jakieś pojedyncze sprawy. Ci, co starali się o te zasiłki, zostali wypłacone. Do gmin wpływają informacje dotyczące już poważniejszej kwot, czyli kwot od 20 tysięcy i kwot, bo tam jest zmiana, bo rząd wprowadził zmianę, o której nie wiem, czy Państwo wiecie, 100 tysięcy gospodarstwa dodatkowe, czyli te obory, czy gospodarstwo pomocnicze, można tak powiedzieć. Tam jest 100 tysięcy i zmiana nastąpiła do 200 tysięcy do remontów. Nie ma już tej kwoty do 100 tysięcy, tylko do 200 tysięcy. To jest zmiana. Przedwczoraj podpisano. Także te sprawy, mam nadzieję, w tej chwili będą odtwarzane i powiedzmy w jakiś sposób realizowane. Zbliża się zima i na pewno jak najszybciej trzeba po prostu domy, w których będzie możliwość do mieszkania, doprowadzić do porządku. Na pewno pomoc włodarzy gmin, burmistrzów gmin w tej materii będzie bardzo potrzebna. Też kilka dni po nawałnicy wystosowałem apel do samorządów w Polsce o pomoc, czy materialną, czy rzeczową. Ogromny odzew. Solidarność samorządowa, nie tylko właśnie samorządowa, bo różnych ludzi, dobrej woli, którzy przysyłają środki finansowe. I to 5 zł w górę. Także to w Polsce należy podkreślić. Wszystkim tym ofiarodawcom, oprócz dzisiejszej uchwały, która została podjęta, wszyscy ofiarodawcy dostaną imienne podziękowanie powiatu chojnickiego za udział, solidarny udział finansowy. Są gminy, które przysyłają i mówią, że nie mogą wysłać. Chcieli pomóc, ale też nie mogą wysłać. Naprawdę ta sytuacja to w pewnym momencie też łza się zakręciła, bo nie spodziewałem się, że solidarność będzie taka duża. Należy podkreślić, że w najgorszym, bo na ulicy okresem poradzili sobie strażacy. Oni zaczęli obrażać drogi przede wszystkim, ale strażacy zawodowi i ochotnicy. Bo tutaj zapominamy o tym, że mamy potężną armię ochotników Straży Pożarnej i oni naprawdę ofiarnie nawet brali urlopy, żeby po prostu uczestniczyć w odbudowie tego, co zostało zniszczone. Oczywiście bez mieszkańców i wolontariuszy byłoby też ciężko. I tutaj chwała, że mieszkańcy i wolontariusze z całej Polski, muszę Państwu powiedzieć, przyjeżdżały i z deklaracją chęci i porządkowania, i fachowcy, którzy mogliby piłami udrożnić, powiedzmy, czy uporządkować tereny. Na początku zadania wojska, też mamy informację, że jednostka wojskowa Jeżynowice, stacjonująca w pobliżu Chojnic, była w stanie gotowości do udzielenia pomocy, ale czekała na dyspozycję od przełożonych wyższego szczebla. Kiedy wojsko dotarło, nastąpił podział zadań i żołnierze zajęli się oczyszczaniem powalonych i zatopionych drzew, rzeki brnęczego stanu 450 tysięcy metrów sześciennych. To jest 10 lat pozyskania materiału normalnie, gdyby to funkcjonowało. W tym budynku mieszkanym 260 lat. W wyniku kontroli z użytkowania włączonego.
Ilość obiektów całkowicie zniszczonych wynosi 15. Od początku akcji w terenie pracuje od 5 do 8 zespołów, a do 10. Jest to praca ciągła, to jest soboty i niedziele. Mamy wsparcie inspektorów w Warszawie, Białostoku, Gdańska i Czuchowa. Mamy też wiele zniszczeń, uszkodzeń na naszych drogach powiatowych, nie licząc dróg gminnych. Są uszkodzone nawierzchnie, podwyrywane pobocza, czeka na dużo remontów i odbudowa kilku odcinków. Dla samych ustaleń gminy podstawową kwestią ponad rolnicy do działania urządzeń chłodniczych, w których przechowana jest żywność i szczepionki, o które zostają pozbawione lądu. Wyniki kontroli obiektów związanych z przetwarzaniem i przechowaniem żywności stwierdzono, że większość obiektów ma własne agregaty. Podziarki działały. Podczas kontroli prawidłowości nie stwierdzono. Są gospodarstwa indywidualne, czy nawet miejscowości nie do końca zwodociągowane, gdzie mieszkańcy mają własne miejsca, własne pompy na prąd. Jeżeli nie było agregatu, pompy nie działały i do włożenia była do tej miejscowości woda wodociągu z rybą, między innymi. Sanepid zwrócił uwagę na problemy uszkodzonych dachów, płyt azbestowych, gdzie należy zachować szczególną ostrożność przy usuwaniu tego materiału. Weterynaria w zakresie nadzoru weterynaryjnego dostrzega problemy i ryzyka, które dopiero będą się pojawiały. Nie wiemy, jak wygląda w lesie, jak zwierzyna, ile tego jest i jak się zachowała. Na ogół takie mamy też informacje, że zwierzyna sobie poradziła, ale nie wszystko poradziła. Niektóre urzędniki to nas nie zdążyły uciec. Zaapelowano o właściwą utylizację bawiny i w związku z szalejącą epidemią afrykańskiego pomoru roślin odnalezione czy padłe dziki muszą być zbadane. Koniecznie. W celu poprawienia gospodarki. Tak kształtuje się sytuacja w powiecie chłodnickim na dzisiaj. Powiatowy zespół zarządzania kryzysowego nadal pracuje, będzie tak długo, jak będzie potrzebne. Jeszcze mogę tutaj dodać o Słusznicach na leśnictwo. Teren gminy Pana Żyty. Nie ma żadnych zgłoszeń odnośnie lasów państwowych. Straty są po stronie powiatu bytowskiego. 100 tysięcy metrów sześciennych drewna na terenie gminy Spodzielnicy. Ludówko. Straty wystąpiły na powierzchni około 5 tysięcy hektarów. Powierzchownie wynoszą 30 hektarów. Masa przewidziana na pozyskanie około 25 tysięcy metrów sześciennych. No i tak już powiedziałem, straty są niewyobrażalne. 20 lat normalnych prac. Poszło sobie. Powiedziałem 3 tysiące, 5 tysięcy hektarów zniszczonych. No tutaj lasy właśnie prywatne, 1000 hektarów lasów prywatnych. Nadleśnicowie też zwrócili uwagę i prośbę, żebyśmy apel stosowali do właścicieli lasów prywatnych szczególnie, które zaczęli sprzątać swoje tereny, aby nie palili kołynicy, bo pogoda jest sprzyjająca i z jednej krawędzi może się zrobić druga krawędź. Tak jak powiedziałem, Enea wykonywała swoje prace. Zniszczenia, tutaj mamy wrócę 17 słów, blisko 65 km do wymiany. To są statystyczne rzeczy, które tam będą pojawią się jeszcze między tutaj Państwa przeciągać, ale jeżeli chodzi o Pan Eneję, to naprawdę robi wszystko, co w jej mocy. Na początku był problem związany z dojściem w ogóle do słupu, szczególnie wysokiego napięcia. Widzieliście Państwo na pewno na obrazkach, jak te słupy były zniszczone. To trzeba było wszystko wymienić. To nie jest tak, że do tego można było dojść szybko zrobić. Z mojej strony to na tyle. Wczoraj właściwie jeszcze byłem na podsumowaniu pana wojewody. Te sprawy związane z aktualną sprawą, czyli generalnie lasy prywatne, bo to na pewno też jest bardzo ważny temat dla rolników i posiadaczy. Są procedury w tej chwili wdrażane i w najbliższym czasie
będą komunikaty dotyczące ewentualnych wypłat odszkodowań, pokrycia strat związanych z przywróceniem lasów. To się wszystko dzieje.